Przeżyjmy to jeszcze raz. Stęszew, 24 luty 2019 rok. Mecz finałowy 59. halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Pomorzanin Toruń, Grunwald Poznań. Mecz wygrywa Grunwald Poznań 3-2. Bramki w tym meczu zdobyli dla Grunwaldu Mateusz Poltaszewski, Mateusz Kulbuj, Mikołaj Dumny po jednej. Dla toruńskiego Pomorzanina Krystian Makowski. Dwie bramki. Czy Grunwald zostanie nowym, starym mistrzem? Okaże się 29 lutego 2020 roku, już podczas 60. halowych mistrzostw Polski, na które Państwa zapraszam.